Elwina Maciowina, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Mordy. Słuchajcie, jak wiecie, Elviso Lamus wczoraj wyrzucił mnie z milionowic i już słuchajcie, zostawmy tę decyzję, tę głupią jego decyzję, po prostu wczoraj. Tak to się wydarzyło wczoraj, dzisiaj mamy nowy super dzień i dlaczego słuchajcie, on jest taki super, bo oczywiście osiedliłem się niedaleko milionowic i patrzcie słuchajcie, co wybudowałem, tu. Mordy, to jest początek mojego nowego imperium. Oczywiście musiałem sobie wybudować jakąś chatkę na początek, żeby sobie tutaj normalnie przeżyć. Na pewno wiecie, słuchajcie, gdzie my jesteśmy. Po drugiej stronie tego lasu się zaczynają milionowice, jesteśmy bardzo niedaleko. I tutaj tuż przy autostradzie, no słuchajcie, dosłownie chyba kratka od autostrady. Tak, dokładnie kratka od autostrady. Ja buduję swoje nowe imperium, które się zaczyna od takiego, słuchajcie, fajnego domku, który wam zaraz pokażę. Ale, słuchajcie, ważna informacja jest taka, że... Co jakiś, o widzicie, co jakiś czas Elviso tutaj jeździ po tej autostradzie. Jest to na 100%. Bankowo jest to po to, żeby sprawdzić jak mi idzie i jak ja się tutaj rozwijam. To jest w ogóle ewidentne. Także słuchajcie, nie zdziwiłbym się, gdyby on w pewnym momencie tutaj podbił. Także oglądajcie do końca, żeby się przekonać, co z Elviso się dzisiaj stanie. Bo no kurczę, no mamy jednak spinę. No mamy spinę. Ja mu rozwaliłem te diamenty. On słuchajcie, mnie wyrzucił z miasta, więc jest naprawdę grubo. Oglądajcie do końca, subskrybujcie ten kanał, bo są codziennie filmiki. Mordo, masz, wczoraj był filmik? Dzisiaj jest filmik, jutro też będzie filmik i uwaga, spoiler alert, pojutrze też będzie filmik, bo są codziennie mordy, tak samo na Macioch Plus, w opisie drugi link, masz Macioch Plus, mój dodatkowy kanał, również są filmiki codziennie, a ja teraz pokazuję wam domek, zobaczcie, słuchajcie, no jest piękny, mam nawet kwiatki, słuchajcie, żywe, nie jakieś chwasty, tylko normalnie masz żywe kwiatki, patrzcie, słuchajcie, jakie designerskie to jest, no słuchaj, gościu, ty takie wybudowałeś rzeczy, można powiedzieć, ej, bo tak naprawdę, ja się tutaj chciałem wybudować taką wieżę, i troszkę to jest wieża, także słuchajcie, troszeczkę to jest takie Macioch Tower 2, ale takie powiedziałbym Macioch Tower 1,5, o, tak bym to nazwał. Na górze, słuchajcie, oczywiście mam swoją sypialnię, drugi dywanik, także jest elegancko. Tutaj mam, słuchajcie, taką barierkę, żebym nie spadł, no bo kurczę, jak będę, słuchajcie, w nocy szedł po picie na dół do kuchni, to żebym nie spadł. Także mordy, jak widzicie, chałupa jest naprawdę konkretna, także dzisiaj sobie będziemy lecieć z różnymi rzeczami, ale pamiętajcie także o tym, żeby wpadać na mój sklep, który jest w opisie, ponieważ, słuchajcie, macie taki epicki wzór razem z Elvisem, mimo tego, że mamy kosę teraz na serwerze, to jak widzicie, na tym pięknym wzorze jesteśmy przyjaciółmi, co prawda też tam chcę mieczek wyciągnąć i mu wbić w żebra, on tam słuchajcie, łuk ma, żeby no też zrobić pewnie mi krzywdę, ale tak się uśmiechamy, się cieszymy, przyjaciele, milionowice team, także wpadajcie, pierwszy link w opisie, mój sklepik, macie to na wszystkich produktach, koszulki w różnych kolorach, bluzy w różnych kolorach, poduszki, kubki, plecaki w różnych kolorach i tak dalej, pierwszy link w opisie, mordo, najlepszy wzór na świecie, dobra, koniec ogłoszeń i teraz tak, gdzie jest ten Elviso? Słuchajcie, on tu jest, dobra, słuchajcie, pytanie tylko, czy on będzie przejeżdżał, wiecie co, patrzcie, tutaj mamy taki spocik, będziemy sobie go obserwować, czy on prze... Ej, on wysiadł z tego, ale po co? Po co, poczekajcie, patrzcie, on tu jest. Ty, co ty odwalasz tutaj? Siema Macioch, siema byku. Czego ty chcesz tutaj? Siema. Zostaw to szkło. Elwina Maciowina. Dobra, spokojnie, nie bij mnie. Gościu, nie masz tutaj wstępu, nawet się nie zbliżaj. Nie zbliżaj się nawet. No spokojnie, byku, spokojnie, chciałem tylko pogadać. No co pogadać? Chciałem coś ustalić, no bo po pierwsze, ten dom jest bardzo ładny. Zostaw ten dom, co ty robisz? Dobra, spokój. I co ty, gościu, odwalasz? Zostaw ten dom. Okej, okay, już ej, uspokój się, no stary, okay, ej, proszę dobra. Cię. Stary, jest taka akcja, ja to sam wybudowałem, uspokój się, no. Stary, słuchaj mnie. Co ten dom się już nie przyda, ponieważ teraz, no powiem ci, że to może być teraz takie dziwne. Chodzi, ale byku, wracasz do miasta, rozumiesz to? Co? Wracamy, wspólnie wracamy. Dlaczego? Ty masz nawet swoje wyrko, typie, what? Gościu, weź stąd, ale to ma wszystko rozwinięte, dom, no. Ale stary, jaki tu nas się aż tak rozwinąłeś, co? Co się rozwinąłem? No gościu, miałem jeden dzień, to się rozwinąłem. Tu jest moje nowe imperium. Zobacz, zacząłem robić coś takiego, że tu jest domek w postaci wieży. Po drugiej stronie autostrady też będzie domek w postaci wieży. To jeszcze będzie troszkę wyższe i połączę je mostem. I będę miał normalnie przejętą autostradę od tego momentu do samego końca. Ale Macioch, nie uważasz, że lepiej się dogadać niż tak, wiesz, teraz między sobą, wiesz, budować mury, nie lepiej by było się dogadać jakoś? Co? Jakie no bo pogadać? Słuchaj, byku, no wiemy, że wczoraj się wkurzyłem, no, no chyba rozumiesz, nie? Jakie pogadać? Ty mnie wczoraj... Ej, oddaj moją furę! Ty mnie wczoraj wyrzuciłeś, cicho tam! Teraz Macioch tutaj mówi, jesteśmy na moim terenie, także nie masz wiele do powiedzenia, byczku. No masz pięknie teren, słuchaj, piękny. Słuchaj, ty wczoraj mnie wyrzucasz z miasta, jeszcze z mojego miasta milionowice, a teraz mówisz... Nie no, byczku.
Pogadajmy o tym, no. Nie no, serio, Elvis, jesteś po prostu śmieszny, niepoważny, nie chcę z tobą rozmawiać, do widzenia, nie chcę cię widzieć nawet. Nie no, ale przecież chcę, wiesz, że... Chcę, ale Maciuch, ale wiesz dobrze, że byłem wkurzony i wiesz też, że nie z powodu oczywiście, no bo... Byłeś wkurzony, a co mnie to obchodzi, że ty byłeś wkurzony? No mnie to obchodzi. No ale no mnie to nie obchodzi, że byłeś wkurzony, gościu, zrobiłeś takie szambo, wyrzuciłeś mnie z miasta, jeszcze bez uprawnień, jeszcze bez powodu tak naprawdę. Jak to podałem ci powód, powodem było właśnie budowa jakiegoś nie wiadomo czego willi agenta, tak, powodem co? Było przejęcie jego wieżowca, jak kradzież, niszczenia. Nie przejąłem jego wieżowca, to po pierwsze. Po drugie, wybudowałem bardzo ładny domek w jego tym właśnie willi, ale to przecież mu nie szkodziło. No piękny był, nic no. Nikomu nie ukradłem. Elviso, ty po prostu bredzisz. Boom, ja nie bredzę. Wypad. Ja nie bredzę. No to gościu, ty gadasz głupoty straszne. Co ty nieprawda. Robisz? No zostaw ten dom, Maciek, proszę cię. Wiesz co, stop, chodź teraz do ale mnie. Ale co ten dom ci zrobił, tak. No? Powiem ci teraz tak, byłem na ciebie wkurzony i jestem cały czas, ale mamy troszkę właśnie szansę sprawę do obgadania jednak, wiesz? Myślałem nad tym, nie mam do siebie kłócić, ponieważ powiem ci, że tak sobie właśnie usiadłem i sobie pomyślałem o czymś. I musisz wrócić do miasta i ze mną dobra, pogadać. Wiesz co, ja muszę iść cię naradzić. Ale stop! Furę mi oddaj, panie! Nie! Furę. Masz tu czekać na mnie! Jesteś teraz na moim terenie, więc tutaj Maciuch rządzi, no nie? Tu jest Maciuch Tower. No zobacz, to jest Maciuch Tower 1,5. Dobra, dobra, mordy, słuchajcie. Ten kasztaniarz coś tam zaczął gadać, żeby się pogodzić, ale on na pewno, słuchajcie, albo to jest troll jakiś, jakby chce mnie, słuchajcie, się zemścić, na pewno jakaś pułapka na mnie czeka, albo on tylko wymyśla, nie no, tak naprawdę, słuchajcie, nie ma innej opcji, to na bank jest wkręta jakaś, on po prostu chce się jeszcze zamyślić, jakąś pułapkę na mnie przygotować, albo trolla, no bo dlaczego on chciałby się godzić, przecież to w ogóle bez sensu, jeszcze wczoraj mnie wyrzuca, według niego ma powody, według niego, okej, ja mu, słuchajcie, tego nie odbieram, ja uważam, że to nie są powody, ale dobrze, niech on sobie tak uważa, więc ma powody, a nagle co, na następny dzień, słuchajcie, co o nich zapomina, to jest głupi strasznie, do tego on przychodzi tutaj do mnie, tam gdzie mnie wygnał, i niszczy mój dom, słuchajcie, moją piękną wieżę, to co naprawdę jest dziwne. Ale dobra, słuchajcie, tak naprawdę to chciałbym się dowiedzieć, o co mu chodzi, ale ja mu nie ufam, słuchajcie. Ja mu nie ufam, nie wiem jak wy, dobra, idźmy do niego. Te, Elviso, ja po naradzie powiem ci, że... Tak, ty, ładnie no. To zrobiłeś, byli. Dziękuję bardzo, ładnie wygląda teraz, no. Ładnie to zrobiłeś. Tylko wiesz co, no nie miałem zbytnio drewna, więc wziąłem z twojego domku. Ale teraz tak, oddaję tobie furę i bierz nogi za pas, wypad tutaj, to jest mój teren. Dobra, byku, tu się no, buduje jak chcesz. Moje imperium, byczku. Ale no pewien jesteś jednak, pewien jesteś. Ale ja nawet nie wiem, o co chodzi, stary, ty mi nawet nie powiedziałeś, o co chodzi. I wiesz, no bo to jest to, bardzo ważna kwestia, byku. Ja ci nie ufam, jestem przekonany, ja cię przejrzałem. Przejrzałem tak, cię. Na pewno. Ty chcesz mnie zaciągnąć do miasta, bo tam czeka na mnie jakaś pułapka, jakaś zemsta. Oczywiście, że nie. Co ty oczywiście, zrobiłeś tutaj? No potrzebowałem drewna, no mówiłem ci, że potrzebuję drewienka, żeby ci domek wyremontować. Elviso, nie. Dobra, nie Maciuch, tego. Nieważne, olej to lecimy do domek. Elviso, Maciuch Tower sprawa. Pierwsze zniszczyłeś. Maciuch Tower 1,5, czyli jakby drugie, również zniszczyłeś. Elviso. Ty jesteś psychopatą jakimś! No wiem, dajesz lecimy. Nie lecę nigdzie z tobą, ty chcesz mnie... Stary, ale jest ważna kwestia! Nieprawda! Jaka kwestia jest? Stary, zaufaj mi, chodzi o naszych przyjaciół, stary, lecimy! O czym ty mówisz? Jakich wsiadaj do Cadillaca i lecimy! Nie. Dalej! Ja chcę się dowiedzieć, o co chodzi, nigdzie nie pójdę, póki mi nie powiesz. No, chodzi o... Nie, stary, powiem ci o tym, ale to nie jest rozmowa w samochodzie, nie, stary, Elviso, lecimy. To wysiądź z samochodu, to wtedy pogadamy. Zapraszam cię w takim razie do mnie na herbatkę. Powiem ci tak, Elviso, ja ci po prostu nie ufam. Ty mnie wczoraj wyrzuciłeś z miasta, to się nie dziw, że ci nie ufam. I to chodź, ja wejdziemy będę tutaj. Się teraz z ciebie słuchał, nie? Wiesz co, aż cię gotować nawet jakoś jeszcze ogarnę szybko, żeby był ładniejszy. O, zobacz, cyk. Ja też mam takie rzeczy. Okej, okay. Dobra, ogarnięty ładnie. Dobra, to teraz powiedz mi, o co chodzi, bo ja po prostu się nigdzie nie ruszam, byku. Tutaj jest moje nowe już miejsce, byku. Moje nowe jakby... No w sumie cię nawet rozumiem, że do ciebie właśnie jakoś wchodzę do swojego domku. Dobra, stary, no wiesz, chodzi o to. A gdzie jest jakaś herbatka, co? Nie ma herbatki dla ciebie, bo nie jesteś tutaj mile widziany. No trudno, no skoro nie to nie. Gadasz czy nie gadasz? Okej. Jak już pewnie sam zauważyłeś, agent X tam, wiesz, sobie biega teraz po mieście, buduje wieżowce, wiem. Banki, ogólnie tego wiem. Typu rzeczy, nie? No i co z ale tego? Ale sobie pomyśl, że widziałem Bobo ostatnio, jakiś tydzień temu, nie? Ty no, tak byku, samo to ja, Abre. To ja ich widziałem, Abre i Bobo widziałem więcej niż tydzień temu. Ale no oni, właśnie, są, stary. Oni są w Bobowicach cały czas, także ja po prostu się do Bobowic no właśnie, stary, sęk w tym, tak że tak ja byłem w Bobowicach i ich tam nie ma po prostu, stary, rozumiesz, że ich tam nie ma. No. Więc tak dla mnie to jest po prostu podejrzane, bo ich nie mogłem znaleźć nigdzie, serio. Poczekaj, byłem... poszedłeś raz do Bobowic, nie było ich tam i nagle tutaj obstrałeś zbroję i przychodzisz do mnie, naprawdę, Elvis? Ale stary, nie było ich w Milionowicach ponad tydzień, okay?
ponad tydzień ich nie było, no może tak. Nawet dwa tygodnie. No bo oni chyba, nie było też ich jak dla mnie w Błowicach. Stary, właściwie przecież bym ich widział. Przecież jakby byli w Błowicach, to by chodzili między miastami, nie? Ale ja ich sobie nie widziałem. Niekoniecznie, stary, ja w ogóle do Bobowic na przykład nie chodzę. W ogóle. No ja na przykład chodzę, powiem ci tak, ja tam właśnie byłem co najmniej raz dziennie i ani razu od ponad tygodnia ich tam nie widziałem. Serio się mówię. Naprawdę! Ej, no to okej, dobra, to już troszeczkę jakby rzuca inne światło na tą sprawę i troszeczkę zmienia postać rzeczy. Jeżeli od ponad tygodnia nie widziałeś ich ani tu, ani tutaj, ja ich nie widziałem od ponad tygodnia też. Ale to już nie jest kwestia tego, że jest teraz spina, nie? Słuchajcie, może coś w tym jest, aczkolwiek Elviso, jakby co chcesz powiedzieć przez to? Okej, nie ma ich. No stary, jak ich nie mam, to coś musiało stać chyba, no nie wiem, nie mam pojęcia, Elvis, ale jest to co najmniej dziwne, nie? No stary, ale nie wiem, no może sobie poszli na wyprawę jakąś. Na ponad tydzień, naprawdę. Ty no w sumie. Wątpię w to bardzo, ale to bardzo, serio. Ty no w to sumie, bardzo wątpię. Rzeczywiście trochę dziwna akcja, ci powiem. Ja byłem maksymalnie na wyprawie jeden dzień, nie? Ale nie ponad tydzień, no, stary, no bez jaj. No powiem ci, jak teraz nad tym myślę, to kurczę, stary, coś w tym może być, że rzeczywiście we dwójkę zniknęli, ale poczekaj, jakby nigdy nie zostawiali żadnego znaku, że potrzebują pomocy, że mają kłopoty, to a może nie tak mogli, dalej. To nie mam pojęcia, stary, no ale nie, stary, sam fakt. Nie zostawiali nam znaku, mówisz, że chodzisz po Popowicach, ja chodzę po Milionowicach, także byśmy coś na pewno znaleźli, wiesz o co chodzi, nie? A co, jak coś mi się stało, co? I nie mogli dać znaku na przykład, no zobacz, pomyśl, byczku, no, stary, no pomyśl dobra, o tym. Trochę to ma sensu, dobra, to w takim razie. Po co tutaj do mnie przychodzisz? Aby tylko mi to zainformować? No ja rozumiem, bo że jest spina i masz teraz swoją willę, ale no jednak, no to są nasze ziemeczki, nie no, wiesz, byku. Popełniłeś wielki błąd teraz. Jaki? Wielki błąd teraz. Jaki? To jest jaki? Moje macio stałe 1,5, nie ruszaj go! Nawet się okay. Nie patrz w tę stronę. Dobra, nie patrz luzik. Się tam nawet. No nie patrzę! Nie patrzę, uspokój się ty! No, Forlatanie okay. Jeden ty! Okej, okay. To nie patrz. I co teraz? No i co dalej, Elviso, chcesz zrobić w takim razie? Po pierwsze, oddaj mój pojazd. Nie oddam ci go! Nie? Powiedz o nie? Co chodzi! Dobra, chodzi o to, mam pytać, o co chodzi? Chodzi o to, stary, że musimy ich znaleźć, to zobacz! To dlatego mam wracać do miasta? A czy to jest normalne, że ktoś znika na tyle czasu? Ale to nie jest normalne. Dobra, czyli oficjalnie chcesz mnie zaprosić do miasta z powrotem? No tam możemy pogadać, co? O czym ty chcesz gadać? O tym, że mnie wyrzuciłeś wczoraj, a dzisiaj ci się, co, wstałeś dzisiaj, wczoraj no ale mogę nogą, to cofnąć, nie? Prawą nogą i co, nagle jest gitara siema, tak? Jak ja tutaj mogę taki dokument podpisać, że wrócisz, nie? Zacząłem budować nie tutaj przejmuj. Imperium, które by cię zniszczyło. Które ci bardzo ładnie wyszło, no. No bo je zniszczyłeś. Dużo kobla, dirta i drewna, no bardzo zanim ładnie zanim ty przyszedłeś i je zasmrodziłeś, to było piękne, zapewniam cię. Tak, mamy sobie być. Dobra, pewnie. Czyli co mi chcesz mi dać w rekompensatę? Jak mnie przeprosisz, to wtedy wrócę. Wiesz co, mam pomysł, pójdźmy to teraz sobie do ratuszu i tam pogadamy, co? Dobra, to w takim razie ja... Nie! Oddawaj to! Dobra, no wbijaj. Dobra. Aha. Nie, dawaj, nie, gdzie jest ta fura? Dobra, gościu, jedź. Dixon, lecimy. Szofer, jedź. Wow. Ja mam, słuchajcie, garnitur, ja tutaj jestem pan biznesmen, pan prezes. A co ty odwalasz, gościu? Zakręciłem się, wow. Gościu, okay. Co ty odwalasz? Jedź prosto. Tam jest miasto, dobra, trudno mi jest, okej. Ale nie w tę stronę to jest chyba. Aha, nie w tą stronę, okej, trudno. Co ty odwalasz? Okej, więc teraz wrócimy, spoczkaj. Pogubiłem się lekko. Ja się pogubiłeś, nie przejmuj się, panie. Masz tył, a ty jedziesz... Trafimy na miejsce, właśnie nie widzę, przejmuj właśnie się. Właśnie widzę, jak trafimy. Byku, weź po prostu, trzymaj to W. Co ty odwalasz teraz? No staram się jechać, ale no, nawalamy silnik. Jeżeli ktoś z was potrafi kierować pojazdem w Minecrafcie, to się zgłoście, bo ja potrzebuję szofera, jako tutaj biznesmen, prezes, dyrektor szkoły i prezydent miasta, a jak widzicie ten, to chyba, kurczę, słuchajcie, po jakimś napoju wyskokowym, tak mi się wydaje. Dobra, gdzie my jesteśmy? Tutaj lecimy, to jest właśnie zjazd. Autostrada, tak. No śmiało, tak, byczku, lecimy teraz na górę. Szybko. Okej, to właśnie było wyjście tędy. Lexon, panie, wiesz, pięknie to wygląda, ja nie wiedziałem, no, że w moim mieście takie rzeczy się dzieją. Jakie twoje mieście? To jest nasze miasto, wspólne. No właśnie, czyli między innymi moje. Dobra. Dobra, teraz właśnie tędy polecimy do ratuszu, bo to jest serio, byku, bardzo ważna kwestia, którą trzeba poruszyć. Ale ja oczekuję od ciebie publicznego przeproszenia. Zaraz to ustalimy, okej, zaraz to ustalimy. I oczywiście jest taka możliwość. Czynienia w postaci. No pewnie! W postaci kopniaka. Kopniaka? Chyba diaksa. Dobra, byku. Siadaj, proszę bardzo, siadaj. Pomaliłeś chyba stołki, byczku. Nie, to już nie jest twoje miejsce, przykro mi. A dlaczego ma być twoje? No bo ja cię tu zaprosiłem. No to ja wracam do siebie. Obecnie jesteś wygnańcem, nie? Dobra, no dalej. Kim jestem? Poczekaj, kim? Wygnańcem. No, chyba ty właśnie tutaj zaprosiłeś. Śmiało, zaraz sobie usiądź spokojnie. No usiądź, no to dobrze, zaraz tam usiądę. No siadaj! Właśnie uspokój się. Dobra, gościu, już mnie zdenerwowałeś. Ale ty jesteś problemem, okej? Okay. No. Dobra. Ale ty mnie zapraszasz mnie tutaj, mnie bijesz, naprawdę? Ja cię nie uderzyłem. A, to się mam humor. To są, słuchajcie, maniery właśnie. Dobra.
pierwsza klasa. Dobra, mogę dawaj te diaksy, nie chcę mi się z tobą gadać. Straciłem przez ciebie dwa staki bloków diamentów, więc tam do niej nie proś. Bo ale nie mam przed ciebie. Poczekaj. Przychodzisz do mnie, żeby mnie zaprosić do miasta, żeby razem szukać Amry i Bobo. Tak. Jakby nie masz żadnej ofiary dla mnie? Zadośćuczynienia nie masz żadnego? No masz tego kopniaka. Nie, to jest naprawdę niepoważne. Słuchajcie, ja się czuję teraz obrażony troszkę. Ale stary, ja zauważ, zobacz. Swoje powstające imperium, swoje królestwo, Maciuch Tower 1,5 i zostawiłem to, Elvis, zostawiłem to dla ciebie. Stary, też zobacz, że gdyby Abra i Bobo, na przykład, no nie wiem, uciekli z miasta, to by napisali, więc tak dla mnie, coś się im stało i tyle, ja no zobacz, myślę, no. Oni ci nie napisali, bo oni cię nie lubią po prostu. Chciałem stary coś poszukiwania i ich poszukać, no bez kitu. Dobra, a to w takim razie zróbmy coś takiego. Przeprosiny i tą całą kasę, którą mi wisisz, zostawimy na później, tak? Jak już będzie happy end, jak już znajdziemy chłopaków, to wtedy to ogarniemy, oddasz okay? Moje dwa z takich bloków diamentów i bustaka bloków złota. Okej, to masz tego kopniaka, o którym tyle proszę gadasz. Proszę bardzo, śmiało. Dobra, to wszystko, już nie muszę z tobą gadać, już nie muszę się teraz wszystko, patrzeć. A teraz idź budować swoje Maciuch Tower 1, co? Śmiało. No nie, teraz będzie Maciuch Tower 2. Okej, będzie jeszcze większe, jeszcze bogatsze, bo oczywiście ja mam zasoby, słuchajcie, schowane tu i ówdzie. Ale mordy, słuchajcie, ja wam dziękuję bardzo za oglądanie. Nie spodziewałem się, że dzisiaj wrócimy do milionowic, ale tak naprawdę, no słuchajcie, jeżeli Elvis się zaproponował, no to co ja będę, słuchajcie, co ja będę, wiecie, dumą się trzymał i mu odrzucę, tym bardziej, że naprawdę to, co mówi Elviso, ma trochę sensu odnośnie Bobo i Abry, że strasznie długo ich nie ma, żadnych znaków od nich nie ma, jest to troszkę dziwne i po prostu należy się temu przyjrzeć. Ja słuchajcie, póki co nie zakładam, że są w jakichś mega tarapatach, ale rzeczywiście warto się na pewno temu przyjrzeć, także będziemy, słuchajcie, badali tę sytuację Abry i Bobo w najbliższe dni. Mordy, ja wam dziękuję za oglądanie, pamiętajcie o tym, żeby subskrybować ten kanał, no i pamiętajcie również, żeby wpadać, słuchajcie, do mojego sklepiku, bo tutaj macie taki epicki wzór, jak widzicie, słuchajcie, sztama, już jest sztama z Elviso i Maciochem, to ja nie wyjmuję mieczyka na tym wzór, tylko go właśnie chowam, bo przed chwilą chciałem zrobić Elvisowi krzywdę, ale już jest sztama, także wpadajcie, pierwszy link w opisie, no i oczywiście Maciuch Plus to jest drugi link w opisie, także musicie subskrybować, bo tam też są codziennie filmy, zarówno jak na tym kanale. Dzięki, do następnego i yo!